musicie się naprawdę bardzo mocno przyjrzeć, żeby ten aparat w ogóle dostrzec, jak jest białe tło wokół aparatu, no to go kompletnie nie widać. Będzie można też ten tylny panel zdjąć i wymienić, więc jest szansa, że i baterię będzie można z tego telefonu wytargać. Cześć, witamy dołączających. Czekamy jeszcze troszeczkę, bo... Czekamy jeszcze, no. W tym tygodniu trochę niedużo rzeczy jest tak naprawdę. Po raz kolejny potwierdziły się rendery Samsunga. Wyszło troszeczkę specyfikacji składaków Samsunga. A pojawiło się tu i ówdzie kilka rzeczy. Nie wiem, najbardziej spektakularne pewnie są Nubie, jak zwykle. Chociaż tutaj też jakichś gigantycznych nowości nie widać. Poprzedni model prawie, że. No więc właśnie i to jeszcze trochę tak z takim krokiem wstecz, bo no cóż, spodziewałem się czegoś więcej, powiem szczerze. One są niebrzydkie, bo są utrzymane w takim designie, jak to Nubia zwykła utrzymywać swoje gamingowe smartfony. Ale żeby to było coś specjalnego, no to nie powiem. Znaczy nie, no kurczę, żeby nie było żamarudze, no to są nadal topowe specyfikacje, tak? Tak, tylko zmian, kurczę, tam no, patrząc na papierze, to w zasadzie no, przetaktowali procesor i to też minimalnie, z 3,3 na 3,4 GHz na jednym rdzeniu tym głównym. Więc co to za zmiana? Okej, tam chyba więcej wariantów pamięci jest, bo jest 24 giga RAM-u plus 1 tera. Minimalnie nowy tył, bo troszeczkę zmienił się wygląd tyłu tego telefonu. Aczkolwiek to też są zmiany bardzo subtelne, jeżeli chodzi o design. Nie zmienił się wyświetlacz, nie zmieniły się aparaty zupełnie. Także ciężko szukać, no ale Chińczycy ogłosili, że jest tam AI. No i teraz słuchajcie. Ja mam, bo też nie będę oszukiwał, że nie mam, mam już w testach ten telefon, ale w wersji global. Tam to AI widać tylko, i to też na razie w teorii, bo jeszcze nie miałem szansy tego poczuć, widać tylko w zakresie optymalizacji działania. Tam nie ma żadnych bajerów w aparacie fotograficznym typu wymazywanie, przesuwanie obiektów. Tam nie ma tych tłumaczeń w locie i tak dalej, ale w wersji global. Pytanie, co jest w wersji chińskiej, bo zadebiutowały te telefony w Chinach. Tam się AI-em pochwalono. Natomiast u nas, no też nie wiem, jak ten global będzie ostatecznie wyglądał, no bo może przyjdzie jakiś update i coś, jakieś funkcje się pojawią w momencie premiera. Premiera dopiero 16 lipca globalna. Ciężko wyczuć. Wyczuć, co oni tutaj namieszali. Trzeba tutaj Chińczyków usprawiedliwić, że no 9S to wiadomo jest właściwie podseria, tak? To nie jest ten główny flagowiec, to jest taki jakby dodatek do serii flagowej. Oni wypuścili dwa warianty, z tym, że te dwa warianty mają stosunkowo niedużo różnic. Znaczy nieduże, a czy różnice duże, to już kwestia własnej oceny, dlatego że różnią się oczywiście tierami pamięci. Wersja Pro z Plusem ma troszeczkę wyższe te tiery. Natomiast taką różnicą podstawową jest pojemność baterii i moc ładowania, dlatego że w tej wersji podstawowej, czyli Red Magic 9S Pro, jest bateryjka 6500 mAh i 80-watowe ładowanie. Natomiast w wersji Pro jest o dziwo mniejsza bateria, bo 5500, ale ładowanie za to 165-watowe. I oni w Chinach dodają oczywiście ładowarki. Ja nie wiem, jak u nas, masz tutaj europejskiej, w tak, europejskim zestawie ładowarkę? Wiesz co, jest trochę dziwnie, bo niby niczego nie podpisywałem, ale producent jednak prosi mnie o jakieś tam embargo. No dobra, to, ale mogę powiedzieć, że ładowarka jest w zestawie globalnym. Nie, no ja myślę, że tak. Znaczy, tylko, że my dostajemy wersję bez plusa, czyli tą z wolniejszym ładowaniem. To też trzeba zaznaczyć. Plusa u nas nie będzie globalnie najprawdopodobniej, bo tak było w przypadku dziewiątek. Dostaliśmy Pro, ale bez plusa. Wersji z plusem oficjalnie w dystrybucji europejskiej nie było. I myślę, że teraz też się nic nie zmieni, bo pewnie powód jest ten sam, czyli moc ładowania. Ja rozumiem, że witamy wszystkich, witamy oczywiście, cześć.
Ja myślę sobie, że oni proszą o embargo, ale tak naprawdę to chyba dotyczy performance'u, dlatego że nie wiem, może jeszcze jakiś update skoczy przed premierą. Natomiast kurczę, no specyfikacja jest znana, ona jest oficjalnie dostępna, podobnie jak tak, i render. Tak, też. Poza tym ja niczego nie podpisałem, więc jakby nie ma problemu, a telefon po prostu nagle w ogóle niespodziewanie wylądował u mnie. Wcale o niego nie prosiłem. Poza tym dodatkowo sobie myślę jeszcze, że to, że pójdzie informacja w świat, że w tej wersji, którą polscy dziennikarze przynajmniej dostali, jest ładowarka, to będzie dobrze. Co prawda ja też za każdym razem przestrzegam zresztą przed tym, żeby wierzyć od tak w takie pierwsze doniesienia. Warto sprawdzić, jak będą wyglądały zestawy sprzedażowe, bo dziennikarze też mogli dostać inne zestawy niż te, które pojawią się w sklepie. Ja jestem pewien, że dostałem to, co jest w sprzedaży. Natomiast z tego, co wiem, dziennikarze też czego nie dostali, bo lubię ja w tej chwili polskie przedstawicielstwo, a ja rozmawiam z tym właściwym europejskim głównym, także... Bo ja to z Chińczykami gadam. No nie, to przyszło do mnie z europejskiej Nubii, bo tak naprawdę Nubie są trzy. Jest jedna chińska, jedna jest europejska i polski oddział, no polskie przedstawicielstwo jakby tak, natomiast polski PR w zasadzie można powiedzieć bardziej chyba dokładniej, precyzyjnie. Natomiast no, telefon przyjechał z Chin, natomiast już jest w wersji obrędowanej jako global, więc to będzie to, co dostaniemy my. No akurat tutaj się trochę machnęli, bo ja dostałem wtyczkę co prawda nie europejską, a bodajże UK-ską albo amerykańską. No ale to akurat nie jest problem, bo moc ładowarki będzie ta sama, zmienią się tylko te końcówki, tak? Natomiast miejsce na ładowarkę w pudełku jest i nie sądzę, żeby nagle EU miała nie dostać ładowarki. Bo jakby niby dlaczego, zresztą zawsze Nubia dawała ładowarki, więc... Nubia powinna dać, ale mimo wszystko sprawdzajcie w tej chwili, bez względu na to, jakiej marki telefon każdy się telefon kupuje, to warto sprawdzić, czy jest ładowarka przed zakupem, bo... No tak, no się nie miło, że może być tak jak z Motorola, że na niektórych rynkach jest ładowarka, na niektórych nie ma, nie? W tej chwili to już jest ze wszystkimi rzeczywiście, tak. Wszyscy właściwie producenci piszą, że ładowarka w zależności od regionu, w zależności od miejsca sprzedaży, w związku z tym po prostu trzeba sprawdzać. Dlatego, że ja nie wiem, powiem szczerze, możliwe, że dokładanie ładowarek w Europie na przykład wiąże się z jakimiś dodatkowymi opłatami albo diabli wiedzą z czym. Ale nie trzeba żadnych dodatkowych opłat. To jest czysta, żywa oszczędność. Ja nie rozumiem producentów, to mówiłeś chyba o Oppo, które co prawda w pudełku nie dodaje ładowarki, ale gdzieś tam dodawało tę ładowarkę za złotówkę. Nie, ale byłeś blisko, bo Realme. I to jest kurczę, to jest taki nonsens na kółkach, że się nie mieści w głowie. W ogóle daj spokój, cała ta pseudoekologia to już mnie tak irytuje, że no, nawet się nie chce gadać, bo szkoda, naprawdę szkoda ryja strzępić. Natomiast wracając do Red Magiców 9S Pro, jeden z plusem, drugi bez plusa, to dwa słowa na temat specyfikacji. Adam mówił, że właściwie się nie zmieniła, ale dla porządku. O różnicach powiedzieliśmy, tak? Są różne baterie, o 1000 mAh różnią się, model wyższy ma mniejszą baterię, model niższy ma lepszą baterię, ale za to model wyższy ma lepsze ładowanie, bo 165W, a model niższy ma 80W tylko. No i różnią się tierami pamięci, ale to już Was odsyłam do MGSM-a, bo najwyższy to jest właśnie jeden teraz, zdaje się, chyba nawet 24 giga. Tak? 24 giga. Plus, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 24 plus 12 wirtualnego, wiadomo, plus 1 tera wewnętrznej, ale niestety bez możliwości rozbudowy. Natomiast warto podkreślić, że ta Nubia ma i głośniki stereo, i jedna i druga, i mini jacka, i pilota podczerwieni jeszcze do tego, z takich mniej, powiedzmy, fancy, modnych rzeczy. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, podekranowy aparat do selfie i słuchajcie, coś musieli, no nie powinienem, ale tutaj nic nie podpisałem, więc nie, a poza tym nie kłamię. Aparat do selfie zaczyna już to jakoś wyglądać i te selfieki nie są złe, bo ja sobie nawet na live wam pokazywałem, jak kto oglądał, to wie. Zrobiłem zdjęcie, powiększyłem, no kurczę, było niezłe. Mimo tego, że aparatu normalnie nie widać, musicie się naprawdę bardzo mocno przyjrzeć, żeby ten aparat w ogóle dostrzec. Najlepiej go widać, jak ekran nie świeci, jak jest czarny, no bo wtedy wiadomo, nic aparatu nie przykrywa, ale jak jest białe tło wokół aparatu,
no to go kompletnie nie widać. Naprawdę jest minimalna, pod pewnym kątem widoczna różnica w odcieniu pikseli, ale to naprawdę bardzo trzeba chcieć się w to wpatrzeć i bardzo chcieć zauważyć ten aparat. Do tego wąska i symetryczna ramka. Mamy pytanie, jak to cenowo wygląda. Masz jakąś informację, którą możesz przekazać, tak, jak wyglądały ceny? Oczywiście, że mam, tylko słuchajcie, to są ceny na rynek chiński, więc... A nie, no te, to tak, to tak. Więc jakby, no musicie do tego doliczyć, ale tak, no ceny się zaczynają za model ten Pro, czyli ten z większą baterią, wolniejszym ładowaniem. I tu jest minimalny tier 12256 za 2600 z groszami. A ta topowa wersja, czyli z szybkim ładowaniem i z mniejszą baterią i wielkimi pamięciami, to jest 7000 juanów, czyli to jest 3800 z groszami, ale tego u nas nie będzie, więc się nie nastawiajcie. Natomiast my możemy dostać Pro z większą pamięcią, bo w Chinach Pro najwięcej ma 16 plus 512 giga, a w wersji global może się okazać, że co prawda Pro Plusa nie dostaniemy ze względu pewnie na certyfikację tego super szybkiego ładowania, ale na przykład możemy dostać 9S Pro z pamięciami właśnie tymi z Plusa, czyli 24 plus 1 tera. Zobaczymy, ale ceny powinny, nie powinny przekroczyć 4 koła za ten smartfon. Tak, tak według mojej wyceny to wygląda. Ja przypomnę jeszcze... No, tylko... powiem jedną rzecz. Przepraszam, Jacku, że ci wszedłem w słowo, ale to też trzeba podkreślić. Słuchajcie, bo sporo mówiłem o Nubiach, bo je testuję od dawna. Kto wie, to wie. Poza tym w wielu innych recenzjach mogliście przeczytać o problemach z płatnościami NFC we wcześniejszych modelach. W 9S nie zauważyłem, działa. Poprawiony soft jest na tyle, że jest zeuropeizowany, bez chińskiego śmiecia, bez chińskiego badziewia i jest... Póki co prawie wszystko przetłumaczone. Ja nie zauważyłem wtrętów po angielsku. Pozostał jeszcze mój ulubiony w Nubiach błąd jeden, ale ja go specjalnie szukałem. Head jest ode mnie znacznie młodszy. Nie, to tym razem to nie head. No. Błąd jest bardzo fajny i zabawny od zawsze u nich. Oni nie piszą w aparacie fotograficznym trybu zapis poklatkowy, tylko jest napisane poklatane w czasie. Uwielbiam to i oni tego do tej pory nie poprawili. Przez 10 generacji, nie 10, 12 generacji tych telefonów nie poprawili tego. Natomiast innych błędów, które zwykle występowały w tłumaczeniach interfejsu Nubi, już nie ma. Czyli się jednak podciągnęli. Zatem jest szansa, że Nubia Red Magic 10 to już będzie taki sztos, że nam kurcze gadki spadną z wrażenia. Tyle. Dla porządku jeszcze tylko wspomnę, że Snapdragon 8 trzeciej generacji, oczywiście AMOLEDowe wyświetlacze, 6,8 cala, 10-bitowy kolor, odświeżanie na poziomie 120 Hz, całkiem nie najgorsze kolory, całkiem nie najgorsza jasność, bo ta szczytowa w okolicy 1600 nitów albo w kandeli na metr kwadratowy, jak wolicie. Także smartfoniki no, są ok. Ja mówię, spodziewałem się czegoś właściwie nie wiadomo dlaczego, dlatego może, że w przeciekach chińskich rzeczywiście się pojawiały różne fajne rzeczy. Natomiast chiński oddział jest rzeczywiście bardzo miły, bardzo się miło z nimi rozmawia. Oni co prawda, jeżeli chodzi o urządzenia, rzeczywiście możliwe, że odsyłają do europejskiego. Natomiast ja miałem od nich tę taką zabawną Nubię z e-papierem na tyle obudowy, która miała dwa wyświetlacze, z przodu miała normalny wyświetlacz, a z tyłu miała e-papier. I to było bardzo sympatyczne, przysłali mi, rzeczywiście też nie było żadnego problemu. I te Nubie to jest najlepsze, co nas w tym tygodniu tak naprawdę spotkało, dlatego że jeśli chodzi o premiery, to ich jest naprawdę stosunkowo niedużo. A, no nie zobaczymy tutaj wiatraczków, tak, z kolorkami obracających się. Jak nie, jak jest wiatraczek? Ale na zewnątrz jest, tak? No na zewnątrz jest widoczny w postaci jakby czegoś, co udaje trzeci aparat fotograficzny, natomiast jest to jedyny element podświetlany tym razem na tyle. Zniknęły wszystkie inne świecidełka. Przepraszam, w triggerach jeszcze są świecidełka, ale to na boku obudowy. No nie wiem, jak ja patrzyłem. Nie mam tego telefonu przy sobie, żeby wam pokazać. Nie wiem, zobaczę. O, mam poprzedni model, to wam pokażę. A, rzeczywiście pokazać. Jest. Poprzednim modelu wiatrak jest w roli trzeciego aparatu. Przegapiłem po prostu. I się świeci. No i wygląda w zasadzie to tak samo, jak ten, który mam teraz w ręku, bo to mam poprzedni model jeszcze cały czas.
Aparaty zlicowane ze ścianką tylną telefonu. Dosyć gruba konstrukcja, dosyć duża, no bo to jest 6,8 cala, więc jednak spora grubość. Tak, FIFA Rafa był e-papier, ta Nubia się chyba Z20 nazywała, jeżeli to dobrze było pamiętam. Dawno, dawno już, no, tak, ale było coś takiego. FIFA Rafa pisze, że może zapłacą za znalezienie błędów. Wiesz co, jakby mi płacili od czasu, jak testuję te telefony, za znalezienie i wytykanie błędów, to ja powinienem już być naprawdę zamożnym człowiekiem. Bo oni z generacji na generację coś mieli i z generacji na generację coś poprawiali. To zgłaszanie polskim oddziałom w marketingowym to w błędów nie w smartfonach nie ma najmniejszego sensu. Można bezpośrednio Chińczykom próbować zgłaszać, ale oni też niewiele z tym zrobią, dlatego że zdaje się, że wszystkie tłumaczenia są chyba niezależne od nich. Oni to outsourcingują, zdaje się. To ja mam wrażenie, że oni to na początku to wrzucali w Google Translate, bo to tak brzmiało. I to w to dawne, takie jeszcze początkowe. Czy większość była poprawna, no ale to było tak jak z większością z kolei chińskich marek różnych, tam gdzie te interfejsy użytkownika, tam gdzie rzeczywiście jakiś Polak nie usiadł i nie sprawdził, no to Apple płaci normalnie. A kiedy ostatnio zgłaszałeś błąd jakiś Apple'owi? Powiedz. Może kurczę deweloperom rzeczywiście płacić, jeżeli deweloperzy jakiś poważny błąd znajdą, ale tak za błąd typu literówka w interfejsie albo złe tłumaczenie w interfejsie nie sądzę. Nie sądzę. Ale akurat mówię to, co ja sobie powiedziałem, że zgłaszanie polskim oddziałom producentów czegokolwiek, i mówię to w zasadzie niemal z pełnym przekonaniem i odnosimy to do wszystkich producentów, mija się kompletnie z celem. Tu akurat w przypadku Nubii to jest o tyle fajnie, że Chińczyk co jakiś czas pisze do mnie i pyta, hej, jak tam wrażenia? No to ja mu odpowiadam grzecznie. Także feedback idzie bezpośrednio ode mnie akurat do centrali, natomiast fakt jest faktem, że wiele błędów, o których im napisałem, w późniejszych zniknęło, ale nie sądzę, żeby to była moja zasługa. Myślę, że... To znaczy ja myślę, że to jest... Tutaj działa statystyka prawdopodobnie, bo oni czytają rzeczywiście uważnie te serwisy, które są rzeczywiście wpływowe w Europie czy w Stanach. Jeżeli znajdują powtarzający się błąd, wielokrotnie występującą, to jednak starają się poprawić. Poza tym to jest to, co mówisz, jeżeli jest dialog pomiędzy oddziałem producenta, a Chińczycy rzeczywiście rozmawiają po prostu. Chińczycy piszą, pytają, domagają się, że tak powiem, opinii. W związku z tym rzeczywiście wtedy można coś zrobić bezpośrednio i to przekłada się rzeczywiście na to, co oni z tym ewentualnie mogą zrobić. Także jakieś pojedyncze zgłoszenie bardzo możliwe, że nie, chyba że to by był straszny jakiś fuck-up. Natomiast jeżeli tutaj działa po prostu statystyka, na takiej zasadzie, że im więcej recenzentów, im więcej testerów zgłasza te błędy, tym większa jest szansa na to, że błąd zostanie poprawiony. Natomiast jeżeli chodzi o polskich producentów, o polskie oddziały producentów, to zdarzają się oczywiście wyjątki. Bardzo wiem, że niektóre rzeczy są zgłaszane, no ale one są zgłaszane. To jest na takiej zasadzie trochę głuchego telefonu, że ja zgłaszam błąd, błąd zostaje przekazywany dalej, tak? Czyli zgłoszenie błędu zostaje przekazywane dalej i co się z tym dzieje, to nikt nie wie. Albo zostaje poprawione, albo ginie gdzieś w akcji, albo jeszcze coś innego. Także. Pytają nas o wykształcenie, jakie wykształcenie mamy. Właśnie na ile to jest istotne, bo nie wiem, ja nie mam kierunkowego w kierunku smartfonów, to od razu wam powiem. To znaczy ja mam techniczne średnie i kawałek humanistycznego wyższego, natomiast jeżeli chodzi o kwestie smartfonów, o kwestie techniki w ogóle, my siedzimy w tym od bardzo dawna. Drobne 25 lat minimum. No. Nie, no już więcej w tej chwili chyba ma. Mamy 24, tak? No, no tak, to, 25 lat mniej więcej. Jak tak. Mordę, minimum, tak lekko licząc, bo już wcześniej się bawiliśmy, nie? Także wykształcenie mamy takie sobie, natomiast siedzimy w tym tyle czasu, że nawet jakbyśmy byli głąbami totalnymi, to część tej wiedzy już by do nas spłynęła i gdzieś tam pewnie jakieś oświecenie by nastąpiło. W związku z tym, jak sobie mówimy o smartfonach, to mówimy bazując czy o telefonach, czy o urządzeniach w ogóle elektronicznych, bazujemy w zasadzie na tym, co sami mieliśmy w rękach albo
co nie wiem, co na co dzień po prostu, bo my w tym pracujemy, tak? No, dokładnie. Nie jesteśmy kominiarzami z całym szacunkiem, hydraulikami, czy nie wiem, no tak, ale gośćmi, którzy utrzymują klienta w korporacji, tak? Nie, my siedzimy w tym i rzeczywiście w tym pracujemy. No to dobrze, dobra. Jak Apple normalnie płaci, to okej. Okay. Dobra. Jedźmy dalej, co my tam mamy ciekawego, bo tak patrzę, przewijam tą listę i powiem wam, że ojejku, no. A, Xiaomi CV4 Pro się pokazało w wersji, kurczę, z tym, z Disneyem. Przy czym oczywiście na Chiny. My CV w ogóle generalnie mieć nie będziemy. Mamy w pobliżu, bo w Indiach Xiaomi 14 CV, ale nie w bajkowej edycji Disneya, natomiast w Chinach się pokazała, to sobie możecie zajrzeć do serwisu, zobaczyć. No zmienili plecki i opakowanie. Tutaj jest jedna rzecz, dlatego że do tej pory jak wychodziły w edycje disneyowskie, to one były bardzo wyraźne, to znaczy najczęściej to były jednak postacie disneyowskie. Dawniej, w momencie kiedy, nie wiem, na przykład Japończycy, japońskie firmy, czyli na przykład Sharp, Toshiba wypuszczały smartfony z Disneyem, czy Sony, bo to się również Sony zdarzało w Japonii, to ten Disney był taki wyraźny, tam były myszki Miki, kaczory Donaldy i tak dalej. Natomiast tych późniejszych już, również w przypadku Xiaomi, pojawiały się postacie, ale z filmów co prawda no, stosunkowo nowych, ale postacie nie najbardziej popularne disneyowskie. Tam nie było Królewnej Śnieżki na przykład, czy nie wiem, czy Kopciuszka, czy Calineczki, tylko pojawiały się no, takie postacie może mniej znane. Natomiast w tej edycji Xiaomi w ogóle zrezygnowało z jakby jakiejkolwiek postaci na obudowie. Jest tam lustereczko, tak, bo to jest taka edycja z Królewną Śnieżką, w związku z tym jest lustereczko od Królewnej Śnieżki, takie spektakularne dosyć, ale nadal nie jest to postać. Także troszeczkę mnie to zdziwiło. Jest oczywiście w tematach, tak? Jest wewnątrz smartfona, w interfejsie, w wyglądzie ikonek, w tapetach, ale nadal to nie jest takie wydanie disneyowskie, jakiego ja bym się spodziewał, że to od razu widać, że to jest Disney. Nie, na moje niestety od razu nie widać, że to jest Disney. Natomiast Xiaomi tak czy inaczej wydało również CV4 Pro w takiej specjalnej edycji, która nie jest edycją disneyowską. Pozmieniali trochę kolorki. Tam do tych kolorów, które były, dodali jeszcze w obramówki jakieś takie cuda na kiju. Mamy wszystkie trzy wersje w katalogu na MGSM, w związku z tym zapraszam, możecie zajrzeć. Tam można po prostu znaleźć. Każdą z tych wersji tak naprawdę, ale no mówię, ta disneyowska wcale nie wygląda jak disneyowska, tak no wygląda spektakularnie, bo to lusterko na tle obudowy jest takie dosyć wyraźne, tak, ale żeby ktoś spojrzał i stwierdził od razu, o, masz wersję disneyowską, to nie, to tak, to nie. Natomiast poza tym pojawiła się na przykład w Japonii Motorola Edge 50 S Pro. Najpierw pomyślałem, bo zdarzało się, że Japończycy dostawali nowe wersje, tak, natomiast tutaj to jest ewidentnie 50 bez eski, tylko po prostu na rynek japoński, w związku z tym nie różni się technicznie w zasadzie niczym. To jest ten sam smartfon ze Snapdragonem 7 generacji trzeciej, z poledowym wyświetlaczem. Bardzo czytelny, fajny smartfon, tylko że w tej wersji egzotycznej dosyć z japońskim oprogramowaniem to raczej go nie dostaniemy. To jest propozycja dla Polaków ewentualnie i nie tylko Polaków, oczywiście mieszkających w Japonii, którzy interesują się zakupem nowego smartfona. Ale to mówię, jak dla nas nie ma tutaj czego żałować, ani jeżeli chodzi o pamięć, ani jeżeli chodzi o ładowanie, ani jeżeli chodzi o baterię, no bo zdarza się, tak w zeszłym tygodniu mieliśmy taki przykład, że w Indiach wyszła wersja smartfona, którego mamy z lepszą baterią na przykład, tak? Nie, tutaj takiej sytuacji nie ma, na szczęście jest to taka wersja, jaką znamy. No natomiast w Chinach pojawiło się z kolei Realme V60 też z literką S i bez literki S. Z literką S jest wersją operatorską, bez literki S jest wersją na wolny rynek. No to jest taki smartfonik z Dimensity 600 z plusem. I to jest też dziwne, dlatego że w ciągu ostatnich dwóch tygodni takich smartfonów z tym Dimensity 600 z plusem zobaczyłem kilka. I to jest albo, nie wiem, albo to jest moment akurat na wypuszczanie urządzeń na tę część rynku,
Albo po prostu jakiś nagły rzut, jakaś nagła dostawa tych procesorów w pewnym momencie nastąpiła i może dlatego tyle smartfonów wyszło, którego mają. To jest ok procesor. No, dla tej półki cenowej jest jak najbardziej ok. A sam smartfonik też nie mamy czego Chińczykom zazdrościć, bo to jest taniutki smartfonik z IPS-owym wyświetlaczem, standardową baterią w 5000 mAh. Ten wyświetlacz 667, bo to jest standard w tej chwili, ale niestety tylko HD, za to odświeżanie 120-hercowe. Jeśli chodzi o pamięć, nie jest najgorzej, bo jest 128 i 256 albo 6 czy 8. I jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, też nie jest bardzo specjalnie. Tak myślę, że może w tych tańszych smartfonach producenci doszli do rozumu. Jest z tyłu jeden aparat i z przodu jeden aparat. 32 megapiksele z tyłu i 8 z przodu. I jest to układ jak najbardziej ok, bo wystarczy, żeby ten aparat tylny jeden był szerokokątny, już mamy dodatkowy szeroki kąt, tak. Można sobie rzeczywiście ustawić. Kolega na czacie pytał smartfon do 2,5 koła. Tak na szybko sobie przefiltrowałem po cenie. Poza tym, co tak z głowy od razu mogę powiedzieć, Galaxy A55 jest całkiem fajny. To jeszcze może sobie popatrzeć na Realme 12 Pro Plus. Też miałem ten telefon w ręku i też jest dość fajny. I tak patrzę, co jeszcze, bo generalnie skupmy się na nowych telefonach. No bo tam jeszcze powiedzmy piksele się mieszczą starsze w tej cenie, ale to już chyba nie ma sensu. Z Motorola, no ale to też, ja bym został albo, kurczę, między tym Realme bym się zastanowił, albo Galaxy, no bo jeszcze na przykład Redmi Note się mieści też z plusem, Redmi Note 13 Pro Plus. Nie do końca mnie nakładka Xiaomi przekonuje. No Pixel 8 ma, ale znowu on jest malutki i też nie jest wybitniutki. Jest taki dosyć w miarę. Jakbyś chciał na przykład mieć długie update'y, no to jeszcze 8 ma się mieści w tym pułapie cenowym akuratnie. No i chyba tyle. No nic mi więcej do głowy nie przychodzi, powiem szczerze, bo tak sobie patrzę po tej liście, przewijam to miejsce smartfonów i tak na szybko to ci bym ci podpowiedział. Natomiast co do reszty, no to zachęcamy do wejścia na MGSM-a, tak jak ci tutaj FIFA Rafa doradził, zawsze tam można coś znaleźć. Dziadek Mietek, tak masz rację, jest G85, ale myśmy już o niej mówili i to chyba nawet dwa razy wspominaliśmy. Możemy o niej jeszcze pogadać, żaden problem, ale najpierw TN46. Słuchaj, to nie jest kwestia polskich naukowców, bo pytasz o to, dlaczego nie mamy polskiego smartfona w momencie, kiedy mamy zdolnych ludzi rzeczywiście w Polsce, którzy mogliby takiego smartfona wymyślić. To nie jest kwestia naukowców. To jest troszkę tak, że produkcja smartfonów to jest tak, jakbyś chciał rzeczywiście rozpocząć coś zupełnie nowego. Zobacz, były u nas podejścia od nie wiadomo kiedy do budowy elektrowni atomowej. Mamy dobrych naukowców, mamy świetnych budowlańców, mamy ludzi, którzy daliby radę to zrobić od strony wykonawczej, bo nie mówię już o stronie koncepcyjnej, dlatego że dzisiaj opłaca się bardziej pewne wzorce, pewne technologie, po prostu zakupić, skorzystać z rozwiązań, które już są, dlatego że dochodzenie do podobnych rozwiązań albo tworzenie własnych kosztuje naprawdę ogromną ilość pieniędzy, to jest raz, a po drugie trwa bardzo długo. To są rzeczy skomplikowane, również w przypadku smartfonów. Można by było od Chińczyków na przykład łatwiej prawdopodobnie zakupić od razu całą linię produkcyjną. Zaprojektowanie smartfona to nie jest rzeczywiście może jakiś gigantyczny problem, jeżeli się ma te technologie, tak? Natomiast w momencie, kiedy się nie ma, no to jednak trzeba prosić na początku o pomoc i pewne rzeczy znowu kupić. To, że mamy rzeczywiście zdolnych naukowców, to jest oczywiście bardzo fajna rzecz. Mamy bardzo zdolnych inżynierów przede wszystkim, bo tutaj w przypadku produkcji smartfonów potrzebni byliby inżynierowie przede wszystkim, bo te technologie już są, ich nie trzeba wymyślać od nowa. Tylko niestety trzeba na przykład kupić licencję. Trzeba zapłacić za to, żeby można było tego używać po prostu. I są to opłaty bardzo duże. Po to, żeby wejść od zera właściwie na rynek smartfonowy, produkując własny model,
trzeba by było wyłożyć takie pieniądze, których ja sobie nie wyobrażam po prostu. Przede wszystkim by się nigdy nie zwróciły firmie, która by zaryzykowała zrobienie coś takiego. Tak, jak najbardziej. Ja akurat dosyć czynnie uczestniczyliśmy we dwóch, mówię, a szczególnie tym bardziej w próbie stworzenia projektu smartfonu, telefon nawet, nie smartfonu, zwykłej komórki przez ówczesnego Hammera, dawnego iPhone'a, gdzie faktycznie projektowany obudowa, design, wygląd tego urządzonka był projektowany w Polsce od samego początku, od tych powiedzmy pierwszych założeń. Jedynym ograniczeniem były bebechy, które musiały się w tej budowie zmieścić, czyli normalna rzecz. No i zrobili to raz i więcej nie powtarzali, co dobitnie pokazuje, że po prostu kasa została umoczona, bo to się w żaden sposób nie zwróciło. Zrobili dosyć wyjątkowy telefon, trzeba przyznać, tak? Tak, no to był bardzo fajny projekt. Tak, wizualnie on był bardzo fajny i praktycznie też, bo no, był taki bardzo, jak to mówię, no grip taki był. No, fajnie się go trzymało w ręku, to była prosta wytrzymała komórka. Tylko no co z tego, jak ograniczeniem było to, co do niej wsadzimy, czyli bebechy, a bebechy były po prostu brane klocki z chińskich półek, no z chińskich, ze światowych, powiedzmy to wprost, no bo to, że Chińczycy coś mają i coś produkują, no to jakby rzecz wtórna, ale gotowe jakby są komponenty, gotowe elementy, z których składa się, i tak wszyscy robią, składa się smartfon. Wyjątkowe elementy, no to obudowa, nie wiem, zawiasy w składakach, jakieś tam dodatki, ale core jakby urządzenia pozostaje jakby stały. Więc tutaj no nie ma co tutaj jakby marzyć nawet o tym, tak jak nie zrobimy polskiego samochodu, tak nie zrobimy polskiego smartfonu, bo po prostu się nie da. Nie dlatego, że jesteśmy narodem głupków, tylko po prostu nie mamy ku temu środków i odpowiedzi. Adaś, ja powiem ci dlaczego. Taki mamy klimat po prostu. Taki mamy klimat. To jest, słuchajcie, z elektrownią atomową, bo widzę, że rozmawiacie, jest dokładnie tak samo jak z tym portem lotniczym, tak? Plus kolej, w miarę szybka kolej, łącząca jakby wszystkie miejsca w Polsce z tym hubem takim komunikacyjnym. Projekty takiego hubu też się ciągną od czasów socjalistycznych. Jak, nie wiem, jeżeli byliście na Kanale Zero, oglądaliście debatę, to się okazało, bo ja się tam rzeczywiście dowiedziałem, że takie badania, czy warto budować i czy trzeba i czy to się opłaci, to są od lat, nie wiem, no chyba 70. nawet, albo 80. co najmniej, 70. raczej. I takich badań było już co najmniej 3 albo 4 różne, tak? Które sprawdzały, czy rzeczywiście opłaca nam się i czy warto. I każde z tych badań, wielostronnicowe takie, kilkuset czy nawet kilku tysiącstronnicowe opracowania, że tak, jak najbardziej nam się opłaca, no tylko, że nigdy nie powstał i nadal są szanse średnie na to, że powstanie. Na to składa się tyle rzeczy, na to składa się głównie polityka w tej chwili. Podobnie jest z elektrownią atomową, ale nie będziemy na ten temat rozmawiali, bo to jest temat rzeka i to naprawdę nie ma sensu zupełnie. Natomiast nie byliśmy blisko, wcale nie. Natomiast jeżeli chodzi o zrobienie własnych smartfonów, no to jest tak jak zrobieniem swojego własnego samochodu też. No można było, tak? Polska myśl techniczna była, funkcjonowała po II wojnie światowej. Próbowaliśmy robić rzeczy różne. Jedynym chyba polskim samochodem takim, który wszedł, popraw mnie, jeżeli się mylę, była syrenka. Tak, dokładnie, po wojnie, no to, tak. To był jedyny polski samochód tak naprawdę od początku do końca. Pamiętać, że w Syrenie wiele elementów, ja nie mówię, że kluczowe, bo akurat kluczowe były nasze, natomiast wiele drobnych elementów pochodziło z pojazdu Warszawa, który to był radziecką Pabiedą. Więc też tak nie do końca z tą polskością było, a i przed wojną znaczy, też nie mieliśmy. Projekt był od początku po prostu nasz. To nie był samochód rzeczywiście skopiowany z jakiegoś już. No nie, to nie było. Czy z Rosji, tak jak właśnie Warszawa z Pabiedy, czy nie był to polski Fiat, który z polskością miał tyle wspólnego, że był montowany na żeraniu, tak? Natomiast no kurczę,
jakoś nie dało rady. I to nie tak. Dlatego, że nie mamy właśnie zdolnych, świetnych inżynierów, czy nie mamy naukowców. Mamy. Mamy. Po prostu... Słuchaj, to takie rzeczy się budowało, no, czy Amerykanie, czy Europa Zachodnia, do tego, powiedzmy, rozwoju przemysłu dochodzili latami. A co myśmy mieli? Przed wojną mieliśmy najpierw tłucze pierwszą wojnę, potem mieliśmy dwudziestolecie międzywojenne, przez 20 lat, to jak wiecie, można G zrobić, potem mieliśmy drugą wojnę, a potem mieliśmy socjalizm. Więc, sorry, nie mieliśmy kiedy tego zrobić, a teraz niestety no, mamy dobę globalizacji i pewne rzeczy są po prostu produkowane na cały świat. I czy jesteśmy Amerykanami, czy Chińczykami, czy kimkolwiek innym, korzystamy z tych samych elementów. Ostatnio mnie w internecie rozbawił pewien serwis za przeproszeniem poświęcony motoryzacji. Taki tam znawca pracuje, że opublikował zdjęcie zamaskowanego samochodu z polskimi blachami, a jakże, i podniecił się, że o, już testujemy Izerę z technologią Volvo. Trochę miał rację, bo jest tam odrobina technologii Volvo, tyle że Volvo należy do koncernu chińskiego Geely, czy tam Geely, a ten zamaskowany samochód to była żadna Izera, tylko po prostu jeden z modeli Geely, który jest po prostu przechodzi certyfikację na nasz europejski rynek. A że ma polskie blachy, bo akurat, nie wiem, może po prostu Polska jest dobrym poligonem testowym dla zawieszenia, szczególnie Łódź. I dla i pogody. Właśnie dlatego. I dla pogody też. Tak, i może po prostu przechodzi u nas certyfikację. I tak on może się stać zerą. Ja nie mówię, że nie. Tak samo jak mnóstwo chińskich smartfonów stało się iPhone'ami, Krugermacami i tym podobnymi. No dokładnie na tej samej zasadzie, inżynieria znaczkowa. Zresztą to nie, oczywiście to nie jest nic złego, bo wszyscy tak robią. No, a przyjrzyjcie się niektórym modelom Mercedesa, tak? I zobaczcie, że ten pick-up Mercedesa to tak dziwnie Nissana coś przypomina, nie? A kurczę, ten taki mały samochodzik dostawczy, to kurczę, nie wygląda wam jak Fiat przypadkiem? No, tyle. Także po prostu takie mamy czasy, taki mamy klimat i tyle. No i kurczę, no trzeba się chyba z tym pogodzić. Dzięki FIFA Rafa. W każdym razie tak, chcielibyśmy. To, co Adam mówił, też co prawda ma rację oczywiście, jeżeli chodzi o to, że nie bardzo mieliśmy kiedy, ale jednak Chińczycy też mieli mnóstwo rzeczy znacznie paskudniejszych niż my, bo mieli i potężne klęski głodu, i zabijanie ludzi. W sposób bardzo niefajny, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak byli ludzie zabijani przez młode dziewczynki na przykład w Chinach, to można obejrzeć co prawda naszą ekranizację, ale bardzo polecam Problem Trzech Ciał, który jest zupełnie na inny temat, natomiast jest tam jedna wrzutka z rewolucji kulturalnej w Chinach, gdzie jest profesor uniwersytecki, no, zmuszany do samokrytyki przez, w książce to chyba były dwie pionierki, 15-letnie, zdaje się, które go na tej scenie po prostu zabiły. Tutaj jest trochę inaczej w filmie zrobione, w serialu, bo to jest serial. Serial polecam z całego serca, bo mimo tego, że amerykański, to Amerykanom nie udało się zabić dobrej fabuły po prostu. To znaczy, no, szanuję, że im się udało część przynajmniej rzeczy przekazać. Natomiast powieść, na której jest oparty serial, jest znacznie bardziej chińska po prostu niż amerykańska. Tutaj mamy właściwie serial bardziej troszeczkę amerykański, mimo tego, że tych Chińczyków troszeczkę jest. Słuchajcie, jest mi przykro bardzo, ale kurczę, no nie ma w tym tygodniu o czym mówić. Są jakieś popierdółki, które się... No zaraz, słuchajcie, ja wam opowiem bajeczkę. Chcecie? O, tutaj kolega jak się rozmarzył, że Polska mogłaby we współpracy z Nokią tworzyć smartfony. Nie, bo Nokii już nie ma. To znaczy Nokia, to nie, ta, Nokia jest. Nokia jest, robi tam rozwiązania sieciowe i tak dalej. Natomiast Nokia w rękach HMD to bez komentarza. Tablet Nokia próbowała kiedyś wypuszczać już po Microsoftcie. Próbowali robić rzeczywiście różne rzeczy. Tak, no moglibyśmy, gdybyśmy mieli możliwości. W Polsce jest potrzebny ktoś, kto jest decyzyjny.
Jest potrzebny ktoś, kto wziąłby to wszystko za dupę i powiedział, teraz robimy to, a teraz robimy to, a tych, którzy rzeczywiście wyskakują gdzieś tam i mówią, a nie, bo to przyćmo, no, tak, to owo, to po prostu powiedział, a wy tam robaczki cicho siedźcie. I robił potrzebny swoje. Jest, słuchaj, no to inaczej, dochodzimy do tego, że chyba jest potrzebny w Polsce dyktator i no niestety Polacy są narodem takim, że muszą mieć but nad głową, bo jak nie mają buta, to kurczę, jest dwóch Polaków, a trzy odmienne zdania. Znaczy ja nie sądzę, że to powinna być dyktatura polityczna jakoś mocno, natomiast powinna być to dyktatura gospodarcza, tak? No to bo na pewno. Jeżeli chodzi o politykę, to ja bym, tak powiem, wolał zostać. Podejrzewam, że jak większość ludzi przy spokoju, który mniej więcej mamy albo mieliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to... 9 lat temu spokój. Teraz mamy Schweizer. Jeżeli chodzi o... wiesz co, może mieliśmy ile lat temu, wiesz? 9 lat temu jeszcze był względny porządek. Teraz to już niestety naród jest tak podzielony, że mi się nic nie da. Przypomnij sobie, jaką miałeś siłę nabywczą 9 lat temu. Ja? Ja osobiście miałem dużo większą niż obecnie. Sorry, nie przedyskutuję tego. A nie, no to obecnie to nie. Musiałbyś dyskutować na temat, nie wiem, z rok temu na przykład. I wtedy ewentualnie... Z rok temu było jeszcze gorzej. No ale dobra, ja wiem, że teraz wszyscy widzą podwyżki, jakoś ja ich nie widzę, natomiast widziałem je wcześniej, no ale dobra. Tutaj jest za dużo, widzę tych. Dobra, wróćmy do tematu telefonów. Słuchajcie, będzie bardzo ciekawa premiera 8. Już o nim mówiłem. Nothing ma swoją markę tańszą CMF. No i w końcu się, słuchajcie, wyjaśniło, o co chodzi z tym telefonem. Bo tam były różne... dalszej specyfikacji, bo to będzie niedrogi średniak. Natomiast były różne hipotezy na temat jego budowy, bo wyszło tak, że budowa jest tworzywa. To było pewne od samego początku. Natomiast no, Nothing jest mistrzem autokreacji, jest mistrzem jakby stopniowania napięcia, podgrzewania atmosfery, nazwijcie jak chcecie. W każdym razie Nothing publikował zwiastuny, gdzie było widać coś. Pokrętło na rogu budowy, coś, co wygląda jak pokrętło. W innym miejscu budowy śrubka. No już w końcu opublikowali taki zwiastun, że w zasadzie odkryli karty, wytłumaczyli, o co chodzi. No to moi drodzy, tak. Smartfon, jak weźmiemy sobie tak, no to w jednym narożniku na dole ma pokrętło. Można je wykręcić, wtedy odsłania się gwint, do którego możemy przymocować na przykład, bo to na razie pokazano to, podpóreczkę, która pozwoli nam ten smartfon ustawić na przykład do oglądania filmu. Druga rzecz, śrubki. Za pomocą, usunąwszy te śrubki, zyskujemy kolejne gwinty do przymocowania czegoś na plecy telefonu. No i to coś, co pokazano, to jest powerbank. Tak wygląda. Po prostu takie zgrubienie, wiecie, jak na przykład do iPhone'ów były te przypinane. Tu będzie przykręcony śrubkami. Wygląda też na to, bo pokazali znowu tyły obudów, same te tylne panele, jakie będą kolory tego telefonu, będą 4, o ile dobrze pamiętam, że będzie można też ten tylny panel zdjąć i wymienić, więc jest szansa, że i baterię będzie można z tego telefonu wytargać. To tak z tego, co się jakby okazało, co sam producent ujawnił. No i specyfikacja też już jest znana, nie wiem, czy was interesuje sama specka, ale no tak, aha, żebym jeszcze internet zaczął działać w komputerze, to już było pięknie. Wisi od nas nie wiadomo, od kiedy na MGSM jest specyfikacja, jest wiadomo. No średniak, także tutaj... Macie, internet mi przestał działać w komputerze. No. W każdym razie nie będzie to jakoś telefon wbitny. Mam 50-megowy aparat z tyłu, ale będzie AMOLEDowy ekran na przykład. I rzecz w sumie ma być niedroga. No i wiadomo, że no najpierw niestety z przykrością to mówię, wejdzie na teren Indii. A no, czy będzie szersza dystrybucja, póki co nie wiemy, ale myślę, że będzie, bo za mocno Nothing o tym trąbi, żeby miał go zostawić tylko dla Indii. Tak coś czuję. Bo jednak jest tak dosyć mocno rozgłaszany. No słuchajcie, Samsungowi wypłynęło w zasadzie wszystko, także, ale to powiemy w przyszłym tygodniu o tym.
Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Patrzę, wiecie co po newsach. No słuchajcie, też jest festiwal, może nie tyle żenady, co festiwal taki HMD, bo po prostu napierają. Co chwila mam przeciek o kolejnym smartfonie HMD. One są bardzo do siebie podobne i z wyglądu, i z specyfikacjami się tylko nieznacznie różnią. Ale już kolejny, a żaden jeszcze nie został zapowiedziany, nie? Tak oficjalnie. Ale są przecieki, więc może się okazać, że... Będzie zapowiedziano oficjalnie, bo polski oddział konferencje po co on zdaje się robi. No jakoś tam robią, ale to ja już chyba wtedy będę na urlopie, także. Nie wiem, czy ona nie będzie online'owa. Będzie online'owa, bo ja to dostałem. Tak, ja dostałem to zaproszenie, natomiast z tego co wiem, to 11 lipca, także przykro mi bardzo, ale akurat chyba. Chociaż nie, 11 lipca to jeszcze będę. No dobra, to sobie popatrzymy, ale też diabli wiedzą, co pokażą, bo i ile tych telefonów pokażą, bo w zapowiedzi jest ich multum. Jeszcze pamiętajcie, że na MWC zapowiadali i on będzie, bo już mam przeciek z PR-u HMD, będzie telefon Barbie. Tylko będzie to telefon, nie smartfon, żebyście też nie czekali nie wiadomo na co, tak? W każdym razie będzie telefon Barbie. No to chyba jakby pokazuje... No co ja wam mogę powiedzieć? Rynce opadają. A, i na horyzoncie, słuchajcie jeszcze, ale to jeszcze nie teraz, w sierpniu, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że w sierpniu będzie Motorola Edge 50. Nie wiem dlaczego. Podstawowy model serii. Pamiętacie, niedawno mieliśmy premierę, mieliśmy Edge 50 Fusion, Pro, Ultra, a podstawowego nie było. No to będzie jeszcze podstawowy, nie wiem po co. I na razie z certyfikacji to wiele nie wiemy. Wiemy o baterii 5000, pi OLEDowym ekranie, 50-megapikselowym aparacie. To są jakby takie składniki, które są oczywiste. Ładowanie 68 W. A inaczej, ładowarka, bo u Motorola to też bywa różnie, więc może być i 45 W na przykład w telefonie, a dołożę ładowarkę 68, bo tak jest na przykład w przypadku Razera, że ładowarka jest mocniejsza niż sam telefon. No i słuchajcie, najlepsze jest to, że ja już tutaj się pobawiłem w przewidywanie ceny, bo tak, no nie może być droższa niż F50 Pro, tak na logikę, a musi być droższa niż najtańszy model w serii, czyli H50 Fusion. No i powiem wam, że te widełki są strasznie wąskie, się zastanawiam, pogrzyba w ogóle ta Motorola wprowadza ten telefon, bo on się tak bardzo ciasno jakby wpasowuje w tą gamę, że kurczę, dla mnie jest kompletnie zbędny i moim zdaniem po prostu powinno być tak, że model Pro powinien być po prostu podstawowym Edge 50, a Ultra powinno być modelem Pro, a ta Ultra to w ogóle nie wiem po co jest, bo no dla mnie to nie jest Ultra, bo Ultra to jest... No Ultra, ta Ultra to tak jak popatrzymy, to bardziej Pro jest. W każdym razie, słuchajcie, popatrzyłem na ceny i słuchajcie, jest taki numer, że Edge 50 teoretycznie jest przewidywany za 600 euro, tak z przecieku wynika. Ale byłoby to dziwne, bo słuchajcie, Edge 50 Fusion jest poniżej 2000, a za 3 już mamy Edge 50 Pro, czyli ta by się plasowała tak zupełnie w środku, bliżej modelu Pro. Myślę, że ostatecznie skończy się na równych 2,5 bez złotówki, czyli 2,499 zamiast tam 2,600 niecałego, bo tak by wynikało z przeliczenia tych 600 euro, no bo to by było bez sensu, bo byśmy dokładali raptem wtedy 400 i mamy już model Pro, tak? No to gdzie jest sens, wiecie, szczególnie, że no umówmy się, że w sierpniu to ta Edge 50 Pro już może być tańsza jeszcze do tego, nie? Więc w ogóle się bardzo mocno zastanawiam, dlaczego ten model nie wszedł od razu, dlaczego chodzi tak późno i o ile ten przeciek z tą ceną się potwierdzi, to będzie totalny nonsens i cenowy i specyfikacyjny, no bo jak to wyśrodkować jeszcze specyfikację Fusiona z Pro, no da się, oczywiście, że się da zrobić coś pomiędzy, tylko kurczę, ta gama wtedy mamy tak model dosłownie stopniowany o malutki schodeczek, no po co? Jest to jest rzecz, która się powtarza w przypadku różnych serii bardzo różnych producentów. Jest rzeczywiście tak, że próbują wycelować w takie miejsce w rynku,
na które kogoś stać. No lepiej, żeby ktoś kupił tele smartfona za, nie wiem, za 1700 zł niż za 1500, bo to w skali całej sprzedaży, w skali całej serii po prostu robi pieniądze. Podejrzewam, że to dlatego próbują marketingowcy, tam siedzą tęgie umysły i starają się rzeczywiście wyliczać, które konfiguracje w jakiej cenie poszły najlepiej. To, co my widzimy, to jest jakby rzecz wynikowa, która nie ma żadnego wytłumaczenia i to my za pomocą inżynierii wstecznej tutaj głowowej się zaczynamy zastanawiać, ale po co? Nie wiemy tak naprawdę, po co marketingowcy, którzy wymyślają, mam nadzieję, że jednak wiedzą i że w ten sposób no, jakby się zwiększa po prostu sprzedaż producenta. Tam padła prośba o live'a z premiery HMD. Ja nie wiem, czy live'a będzie można, dlatego że HMD chyba ostatnio za każdym razem każe jednak podpisywać cyrograf. Nie, nie, nie. W związku z tym nie będzie można zbyt wiele powiedzieć niestety w terminie, do którego cyrograf jest, także nie da rady za bardzo. Można tego live'a, ale znacznie po konferencji. 18 dopiero jest cyrograf, ale wtedy to ja już szczęśliwie będę na plaży. Sorry HMD, było robić wcześniej. Także nie da rady i boję się, że zresztą, słuchajcie, no nie ma sensu, bo jakby zrobić wam retransmisję czegoś, co jest zakazane, no tak trochę średnio, a puścić to po embargu, to też jest kompletny nonsens, bo wtedy już i tak będzie wszystko ujawnione. No co innego, gdybyśmy byli na miejscu na premierze i mogli te telefony wam od razu pokazać. Zresztą ja zawsze, jak mam możliwość, to robię, tak? Może mi się uda na przykład właśnie z tą Motorola Match 50 tak zrobić. Natomiast na pewno nie uda mi się tego zrobić ani z HMD, ani z Samsungami nowymi. Bo owszem, jest premiera w Paryżu, ale niestety nas tam zabraknie. Także też nie będzie live'a z Samsunga. Zrobię jakiś pewnie materiał, ale to będzie taki materiał, wiecie, studyjny, bo zobaczę te telefony przed premierą, tylko i tak wam nie mogę ich pokazać do premiery, więc jakby tak średnio. No nic na gorąco w każdym razie nie będzie takiego. Zresztą powiem wam, że jak tak popatrzyłem, bo zresztą specyfikacje tych nowych telefonów Samsunga latają w sieci, to tak kompletnie mnie nie grzeją no, w tej chwili. Za mało zmian, za mała ewolucja. Nie ma rewolucji, której byśmy chcieli, tylko jest taka stosunkowo tak... Zresztą może to jest recepta na sukces, bo popatrzcie, że Apple robi dokładnie to samo. iPhony bardzo skromnie ewoluują z generacji na generację. No i topowe Samsungi też takie są. Kurczę, może tu tkwi zagadka sukcesu obu tych firm. Kurczę, no nie wiem, no nie jestem marketingowcem, ale no coś w tym musi być choroba. No. Może generalnie ludzkość w swojej masie jest taka przywiązana do pewnych rozwiązań. Jak się przywiąże już raz, to nie chce zmieniać niczego. No. Znaczy ja bym tutaj chyba nie generalizował, dlatego że w przypadku Apple'a to był specyficzny start w specyficznych warunkach. Po pierwsze startowali na rynku amerykańskim, a po drugie startowali ze smartfonem, który rzeczywiście stanowił przełom, stanowił proste rozwiązanie dla tych, którzy nie dawali sobie rady ze smartfonami, które mieli. No tutaj mieli jeden przycisk, przy pomocy którego właściwie robili wszystko. O rany, można smartfona jednym przyciskiem obsłużyć. Ojej. No, to jest mniej więcej korzenie przynajmniej sukcesu Apple'a, bo ten pierwszy nie był wcale idealny, ale na tle całej reszty, która była wtedy na rynku smartfonów, to rzeczywiście się wyróżniał. Natomiast w przypadku Samsunga to jest troszeczkę inaczej, bo to jest korporacja, która od początku właściwie zajmuje się bardzo wieloma różnymi gałęziami sprzedaży. Oni robią naprawdę bardzo dużo wyrobów przemysłowych poza smartfonami. W związku z tym tutaj nawet jeżeli gdzieś coś dzieje się niedobrze, to można różne rzeczy poprzesuwać, asety wrzucić tutaj albo tutaj, pieniądze dodatkowe tu albo tu, jak tu brakuje, to tu dołożyć. A no, to jest trochę państwo w państwie, korporacja, która zajmuje się jednocześnie, zajmuje się globalnie elektroniką. Sama wytwarza, nie wiem, moduły fotograficzne, sama wytwarza całą masę podzespołów własnych, nie wiem, procesory na przykład Exynosy, tak? To jest trochę inny jakby podstawa do tego, żeby osiągnąć sukces na rynku. Oni mieli rzeczywiście bardzo duże podstawy już w momencie, kiedy na ten rynek wchodzili. Ja byłem ogromnym fanem Samsungów, bo one jako proste telefoniki
miały znacznie więcej, były bardziej znacznie spektakularne od jakichkolwiek innych telefonów. To były pierwsze telefony, które trafiły na polski rynek i które świeciły na kolorowo, grały naprawdę fajne melodyjki, bo Samsung miał swój własny format taki, który i wygrywał cudowne melodyjki i jeszcze do tego mrygał wszystkimi możliwymi rzeczami na różne kolory, bo mieli różnokolorowe diody, a czasem nawet i wyświetlaczem. I jeszcze wibracja do taktu sobie wibrowała. I to było rzeczywiście bardzo fajne. Te telefoniki były sympatyczne i tak naprawdę one zdobyły hurtowo polski rynek wtedy. Myśmy mieli co prawda Nokie, które były bardzo solidne i bardzo dobre. Były Siemensy. Ja wiem, że niektórzy mają sentyment wielki do Siemensów, ale to było stosunkowo niedużo naprawdę dobrych konstrukcji Siemensa, ale były jak najbardziej. Siemens też był twórczy. Było Sony i Sony Ericsson później, które produkowało bardzo rzetelne, fajne telefony, skomplikowane, drogie niektóre serie, bo tam były i fotograficzne, i były takie, które były poświęcone jakby audio tym, którzy chcieli rzeczywiście słuchać muzyczki na telefonach. I to były rzeczywiście bardzo fajne rzeczy, ale Samsung wszedł czymś, co było stosunkowo niedrogie, jeżeli chodzi o telefony, i jednocześnie takie spektakularne, atrakcyjne na pierwszy rzut oka. I myślę, że głównie tym sobie Samsung zdobył rynek, bo to nie były smartfony, nie były to telefony tak drogie jak telefony na przykład Sony Ericssona, te lepsze, a sprawiały wrażenie, jakby były lepsze. One miały fajne wyświetlacze na przykład, tak, kolorowe. Co też nie było wtedy jakby naturalne i co nie zdarzało się od tak w przypadku innych marek. Także Samsung wszedł bardzo fajnie, głównie klapkami. Ale nie tylko, tak, bo poza tym klapkami... Oni mieli przede wszystkim dużą różnorodność tych telefonów. Jak chciałeś mieć coś klasycznego, znalazłeś coś klasycznego. Jak chciałeś mieć coś odpały, to też były odpały do kupienia. Także oni po prostu bardzo mocno mieli bardzo szeroką ofertę i bardzo różnorodną. Szafa gra, kurczę, były spoko dla dzieci, ale wtedy prawie każdy użytkownik telefonu był jak dziecko. Jak dostawał nowy feature technologiczny, to się cieszył jak dziecko. Dokładnie, wiesz, przełomem potrafiły być dzwonki polifoniczne wówczas, bo rzeczywiście one zmieniały troszeczkę odbiór telefonu. P990 to już była zaawansowana konstrukcja, to już był full wypas i to drogi potwornie rzeczywiście, ale tak jak FIFA Rafa tu pyta, czy to prawda, że Samsung przy przybliżaniu na Księżyc pokazuje zdjęcie. Akurat w przypadku Samsunga to jest totalna nieprawda. Mówię ci to na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Akurat Samsung w zdjęcia Księżyca nie potrafi tak jak niektóre chińskie telefony, bo niektóre chińskie telefony to faktycznie coś robią takiego, że nagle niebo się całkowicie wyciemnia, łącznie z gwiazdami wokół i zostaje sam piękny Księżyc. Natomiast Samsung robi takie zdjęcie Księżyca, jak faktycznie robi matryca. No i one nie są tak spektakularne jak z chińskich telefonów, natomiast na pewno nie są oszukiwane. I to, że podkłada akurat Samsung zdjęcie, to jest bzdura. Natomiast za niektóre chińskie marki to już bym tak nie ręczył. Tak, to znaczy to nie może być proste zdjęcie, to znaczy to jest tak, że no, sprawdź na przykład, że jest w stanie rzeczywiście większość tych smartfonów, które robią te duże zbliżenia, trafić, która jest kwadrat, wycienić właściwie Księżyc w zależności od tego, jaka część jest widoczna. Także tak, one mają w podtekście zdjęcia. W tej chwili AI robi robotę na takiej zasadzie, że no jakby wyostrza rzeczy, ale tak, no nie ma się co oszukiwać. Jak się chce zrobić dobre zdjęcie Księżyca, no to trzeba super zooma sobie kompaktowego kupić. One nie są w tej chwili jakieś potwornie drogie, ale tak, no ile można zdjęć Księżyca robić? Znaczy to, że się wyciemnia naokoło, to jest normalne, dlatego że to się robi no, przy takiej przysłonie, bo Księżyc świeci po prostu pieruńsko jasno. W związku z tym wszystkie gwiazdy przestają być widoczne, jak robisz Księżyc. No, tu kolega pisze, że się Samsung chwalił się, ale nie akurat tym. Chwalił się po prostu tym, że jest w stanie zrobić w ogóle zdjęcie Księżyca. To są dwie różne rzeczy. A to, co pan Musk mówi, to wiesz, to też ja bym bardzo mocno ostrożnie do tego podchodził. Natomiast to nie było tak, że pokazywano, wklejało zdjęcie po rozpoznaniu Księżyca. No na 100%, bo robiąc to w sposób, jaki opisujesz, efekty byłyby jeszcze bardziej spektakularne. No. Globalnie w tej chwili żaden smartfon nie robi prawdziwych zdjęć Księżyca, takich, gdzie Księżyc jest cały w kadrze, wielki. Nie, znaczy można oczywiście zrobić nie, takie no zdjęcia, że to nie są zdjęcia prawdziwe, tylko to nie są możliwości aparatu, tak?
Inaczej, tak to jeżeli wygląda. wasz smartfon robi piękne zdjęcie księżyca, to ono jest kombinowane, bo zwykły smartfon zrobi wam rozjaśnione kółko na ciemnym tle. Bez ingerencji jakiejś softowej. No nie ma bata. Po prostu inaczej się nie da i to nie będzie inaczej wyglądało jak Znaczy, takie zdjęcie. bardzo rozmyte rzeczywiście będzie, bo one są w stanie rozpoznawać mniej więcej plamy na tym, na wizjerze, natomiast nie będzie to zdjęcie w żaden sposób ostre, bo to jest powiększenie typu, podejrzewam, że te Dokładnie. 30 razy co najmniej. Żaden smartfon nie jest w stanie 30-krotnego powiększenia wyostrzyć tak, żeby tam był wyraźny księżyc. Co z kolei nie zaprzecza temu, że można się cieszyć jak dziecko, że się zrobiło zdjęcie księżyca wyraźne, tak? Jak najbardziej. Jak najbardziej można. Natomiast no, chwalenie się, że jeden smartfon potrafi księżyc zrobić, a drugi nie, no, wszystkie podkładają. Czy to jest AI, czy to jakiś algorytm działa i podkłada, czy to coś innego. To nie, znaczy oni się kłócą, że to nie jest zdjęcie, tak? Że uczą po prostu AI-a. Przepraszam bardzo, a co to jest uczenie AI-a, jak nie pokazywanie mu jakiejś ilości zdjęć? Tak, żeby się nauczył, że to zawsze wygląda tak. I później jest w stanie sztuczna inteligencja, mówię sztuczna inteligencja, chociaż to nie jest sztuczna inteligencja, algorytmy uczące się, tak, są w stanie rzeczywiście nauczyć się najpierw, o tak wygląda księżyc, a później z tego, co widać rzeczywiście w wizjerze aparatu, stwierdzić, aha, to tutaj trzeba wyostrzyć, tu trzeba wyostrzyć, tu ta ciemna plama to tak wygląda, a tutaj tak, AI po prostu bardzo często robi to zdjęcie za aparat, no, trochę. Ale one nadal wyglądają bardzo ładnie i można się cieszyć. Co prawda kompaktem, rzeczywiście super zoomem zrobi się znacznie lepsze i prawdziwe zdjęcie księżyca. Niemniej takie robione smartfonem też może przynieść mnóstwo satysfakcji. Tak, no AI jest w tej chwili ćwiczona tak, żeby robić ładne zdjęcia, a nie pytajmy jak. Bo i w tej chwili te algorytmy rozmywania tła, efektów portretowych już są no, w tej chwili tak fajne, że chrzanić to, że to jest sztucznie zrobione. Ważne, że zdjęcie jest fajne, nie? Tak chyba proponuję do tego podchodzić już. Wyciągnąłem właśnie w Soniaka, nie wiem czy go widać, Z2, żeby zobaczyć, jakie on zdjęcia robi w porównaniu ze współczesnymi telefonami. On ma, jak widzicie, jeden aparacik z tyłu. Nie wiem, czy jest widoczny. Widać, teraz widać, tak? Ma jeden aparacik z tyłu, który jest w stanie robić rozmycie tła. Bez żadnego problemu. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, ale mówię jeszcze raz, do rozmywania tła nie jest potrzebne więcej niż jeden aparat. Daje się to zrobić jednym aparatem. To do rozrobienia zdjęcia szerokokątnego nie jest potrzebny drugi aparat. Wystarczy jeden z obiektywem szerokokątnym, który potrafi również mniej więcej zrobić zdjęcie trochę mniej szerokokątne, bo szerokokątne zawsze będzie z dużymi zniekształceniami. Niemniej można wycelować tak, bo tam i tak oprogramowanie działa, żeby robić różne rzeczy, ale to był jeszcze telefon, który miał tutaj pstryczek na specjalny do robienia zdjęć, tak? To jeszcze było, że można było sobie pstryknąć. To jest ostatnia dobra linia Xperii. Xperia Z, Xperia Z2, a Z3 technologicznie ok, natomiast jeżeli chodzi o design, już mi się kompletnie nie podobało. Natomiast smartfon działa w tej chwili bez żadnego problemu. O, jeszcze ma jedną zabawną rzecz, ma miejsce na przywieszkę. Można sobie tutaj smyczkę założyć. Nie pamiętałem tego kompletnie. Ciekawe, dlaczego to zniknęło. Prawda? Się okazało, że wiesz co, przez oszczędność miejsca prawdopodobnie i przez kwestie konstrukcyjne różne, które się z tym wiązały. Tak, no bo już w tym momencie przy metalowej ramce to już nie jest to tak proste do zrobienia, na pewno nie tanie. Plus no, wymagało wycięcia kawałka jednak narożnika z obudowy, więc może dlatego. No szkoda trochę, bo to się przydawało. Działa w tej chwili jak przeciąg z bardzo stareńkim Androidem, z bardzo stareńkimi wersjami oprogramowania. Nie wszystkie wersje, nie wszystkie kwestie sieciowe jakby działają, bo nie będę go update'ował, dlatego że po prostu zepsuje działanie kompletnie, jeżeli zrobię jakikolwiek update. I jest po prostu fajny. Ma animowaną tapetę i też działa bez problemu jak przeciąg, ma dużo rzeczy ruchomych w interfejsie i nie zwalnia. Można z tym smartfonem w tej chwili chodzić i działać normalnie. Funkcjonować w miarę dobrze i w miarę dobrze się komunikować. Fajna rzecz. Także stare smartfony jak najbardziej bez update'ów. No, nowe smartfony to są nowe smartfony. Ale w starym smartfonie zrobienie update'u takiego, żeby działo jak nowy smartfon, niestety nie wychodzi. Może nie wyjść, dokładnie.
Dobra, ja tak przejrzałem jeszcze przecieki, ale kurczę, no tam specjalnie nic ciekawego, bo jeszcze jakaś tam prosta Nokia się pokazała gdzieś tam w Indiach, ale to naprawdę nie ma o czym gadać. Szykuje się jeszcze nowe Realme, Realme 13 Pro oczywiście z AI-em. Szykuje się nowy składak Xiaomi, Honor też już bardzo blisko premiery nowego składaka, który ma zaszokować świat swą smukłością i pokazać, że rzeczywiście jest cieniusieńki. Także no, Samsung naprawdę powinien chyba troszeczkę przemyśleć to, co zamierza pokazać w przyszłym roku, bo no cóż, trochę za mało, kurczę, zmian według mnie tam jest, ale może nas zaskoczą czymś. Prywatnie korzystamy bardzo często z tego, co akurat testujemy, natomiast Adam w tej chwili, o ile pamiętam, bo odpowiadaliśmy na to samo pytanie w zeszłym tygodniu, Adam w tej chwili korzysta z iPhone'a 6, 7? Nie, 15 Pro Max. A, sorry, ja mnie te numerki się zawsze mylą. Nie, 7 to miałem ostatni przed Pro Maxem, bo miałem detox iPhone'owy miałem. Natomiast ja korzystam z tej chwili z Huawei A70 Pura Ultra. No, tak to wygląda. Plus oczywiście telefony testowe, bo ja mam, robię to tak, że generalnie na co dzień w tym momencie korzystam z telefonu testowego. Aktualnie to jest Razer, ale to się zmieni za chwilkę, bo no umówmy się, że tak, no testy telefonu, ja też kiedyś w ogóle robiłem live'a na ten temat, ale może jeszcze raz zrobię, bo może nie wszyscy pamiętają albo widzieli, jak się testuje smartfony, jak ja to robię, bo no, testuje się na wiele różnych sposobów, ale ja akurat robię tak, że używam smartfona na co dzień, przez jakiś czas. Oczywiście w międzyczasie robiąc tam zdjęcia, inne dodatkowe pierdoły, a w momencie, no, jak mi nadejdzie mi już kolejny smartfon, no to nie jestem sobie w stanie pozwolić na nie używanie danego telefonu przez, nie wiem, 2-3 miesiące. No tak w granicach miesiąca użytkuję smartfon, żeby coś wam o nim opowiedzieć. Czasem ten czas muszę niestety trochę skrócić, czasem sobie wydłużam, jak trafię na coś naprawdę spektakularnie fajnego. Natomiast, no tak jak mówię, samych testów minimum 2 tygodnie, poniżej 2, jeżeli mam przetestować smartfon mniej niż 2 tygodnie, to ja po prostu producentowi dziękuję, mówię, nie, zabierz to ode mnie, bo przez 2 tygodnie, wiecie co, no można sobie, można wam... Inaczej, jak mam opowiedzieć o smartfonie użytkowanym przez mniej niż 2 tygodnie, to równie dobrze mogę opowiedzieć o wrażeniach z użytkowania tego smartfonu po pierwszych 2 dniach, albo powiedzieć wam, co o nim sądzę na podstawie specyfikacji, którą mam wypisaną na ekranie. Tak to ja widzę. 2 tygodnie to jest tak. Są serwisy, są recenzenci, którzy robią recenzję w tydzień i twierdzą, że jest ona hiperrzetelne, ale to już pozostaje w ocenie waszej. Myślę, że 2 tygodnie to jest rzeczywiście takie minimum i trzeba smartfona używać jako własnego, dlatego że wtedy się no, testuje po prostu najwięcej rzeczy, takich w codziennym użytkowaniu. Natomiast no, najlepszy recenzent nie wyłapie wszystkiego, tak? Nie wyłapie tego, że kolejna aktualizacja na przykład coś popsuje w smartfonie. Tak. Tak. Albo się albo nie da. Albo coś poprawi. Nieraz jest tak, że właśnie tak jak Jacek mówi, że update wchodzi i smartfon nagle zaczyna lagować. Albo odwrotnie. Ja go testowałem, grzał się, trotlował i w ogóle tragedia, dramat, ciął się jak emo w depresji. Po czym nagle update to w cudowny sposób naprawia. Albo nagle smartfon zaczyna robić lepsze zdjęcia, to się nierzadko zdarza. Albo dostaje nowe funkcje, których wcześniej nie miał. Też się zdarza. Na przykład sztandarowy przykład AI we flagowcach Samsunga. Zeszłoroczne jak wchodziły, to tego nie miały. Dostały teraz, nie? Zatem ja widziałem takie cuda, kiedy smartfony zaczynały gorsze zdjęcia robić, na przykład w momencie, kiedy miała wejść następna seria flagowców. Takie rzeczy się zdarzały też. Nagle to smartfon, też, który robił zarąbiste zdjęcia przez cały okres testowy i później, nie wiem, przez dłuższe wykorzystanie, jeżeli się go używało na przykład do robienia zdjęć, nagle po ostatnim update'cie, niedługo przed wejściem następnej serii, nagle dziwnie zaczynał mieć problemy z robieniem zdjęć i już nie robił takich genialnych, jakie robił wcześniej. Także też nerwuje babka wróżyła. Zawsze smartfon może się okazać, może się poprawić albo może się pogorszyć. I tu jakby do tego nie wyłapiemy, nawet jakbyśmy testowali smartfon przez pół roku, bo na przykład update może być po roku. Wiecie, no. Także normalna rzecz. Natomiast no niestety
Wiesz Nie da co, się. pytasz, Poprzednio pytasz o sprzedać. wyprzedzanie technologiczne, to jest bardzo ogólne pytanie. To nie jest wyprzedzanie technologiczne, bo na przykład Pura nie obsługuje sieci 5G, tak? Co prawda teoretycznie ma możliwość, ale nadal nie obsługuje sieci 5G. Pura nie obsługuje usług Google'a natywnie. To znaczy można oczywiście zainstalować oprogramowanie, które umożliwi korzystanie z usług Google'a. Prawym Natomiast ręką natywnie tego zajmują. nie ma i różnica w korzystaniu rzeczywiście jednak jest bezpośrednio z usług Google'a, a przez dodatkową aplikację korzystania z usług Google'a. Także to się daje zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o wyprzedzanie technologiczne, ja gdybym miał powiedzieć, że wyprzedza rzeczywiście technologicznie Pura 24 S24, to w dziale fotograficznym. Chociaż tutaj też Też można się można mieć spierać. różne zdania na ten temat. Ta sama osoba robiąca tymi dwoma smartfonami zdjęcia może stwierdzić, że to robi, a inna osoba może stwierdzić, że to robi znacznie lepsze zdjęcia. Pura sobie świetnie radzi na przykład z wyostrzaniem rzeczy na krawędziach przy rozmyciu, tak? To jest rzeczywiście bardzo fajne. Z ilością szczegółów na zdjęciach tych dużych, przy powiększeniach, ona rzeczywiście wygrywa z S24. Natomiast globalny taki ogląd zdjęć, jak oglądasz na dużym ekranie, no jeszcze jeżeli chodzi o kolory. Odwzorowanie kolorów jest rzeczywiście inne. W Ultrze No jest inne, troszeczkę pytanie czy inne. lepsze, no. To czy jest lepsze, no to jest pytanie do tego, Rzecz kto gustu, jaki tak ma gust i naprawdę. co preferuje. Jeżeli chodzi o kolor czerwony, jest nie najgorzej w Purze. Moim zdaniem jest lepiej niż w Samsungu. Podobnie jak ze szczegółami na zdjęciu, ale to mówię, to jest kwestia. Oba te smartfony są smartfonami flagowymi, oba te smartfony są smartfonami bardzo zaawansowanymi technicznie. Kwestia różnicy to jest kwestia tego, po pierwsze, na co się użytkownik godzi, na jakie kompromisy. Po drugie, ku czemu jakby przykłada większą wagę, co go bardziej interesuje w smartfonie i co w tym smartfonie ma być. Nie wiem, lepsze według niego, bo te też mówię według niego, a nie obiektywnie, tak? Bo to jest kwestia tego, w jaki sposób coś się ocenia. A nie, że rzeczywiście jest jakaś miara, według której można pokazać, że coś jest globalnie lepsze. Smartfon jest na tyle złożonym urządzeniem, na tyle skomplikowanym, na tyle różnie wykorzystywanym przez użytkownika. Nie wiem, z pierdyliardem aplikacji w tle, albo właśnie tak, żeby jak najmniej aplikacji w tle działało, żeby to działało fajnie. Z takimi albo innymi wymaganiami względem właśnie robienia zdjęć czy słuchania muzyki. Dla jednych smartfon z jednym głośnikiem w ogóle nie jest do pomyślenia, bo muszą mieć stereo, a inni powiedzą, a po cholerę mi stereo na smartfonie, jak to słychać, jak z puszki metalowej, skoro mogę sobie podpiąć dobre słuchawki przewodowe albo bezprzewodowe. I to mówię, ilu jest użytkowników, tyle jest Tyle potrzeb, zdań, no. tyle jest zdań na temat smartfonów. Porównywanie, no, ma sens. Można No ma, ale oczywiście no to porównywać. zależy, bo na przykład no, Huawei szybciej się ładuje, tak? Z kolei Samsung ma o niebo lepszy ekran. I to są takie niuanse, wiesz, musiałbyś sobie wypisać, co jest dla ciebie ważne i jakby, wiesz, ustawić wagę, tak? Przy każdej z tych elementów i zaznaczać tu plus albo tu plus, tu plus albo tu plus, bo inaczej to no tego się nie da tak powiedzieć, że ewidentnie. No. Huawei, no to też pamiętaj, że w niezawiniony sposób, ale ma te telefony, powiedzmy, pozbawione dwóch kluczowych, myślę, dla wielu użytkowników elementów. No. I to jakby, gdyby tu postawić znak równości, no to rzeczywiście ta konkurencja byłaby totalnie wyrównana. No. Także tak to wygląda. No. No szafa gra, no ja generalnie bym powiedział, że nikt nie wyda w ogóle takiej kwoty na telefon. No. Dla mnie to jest po prostu kwota abstrakcyjna na rzecz, którą możesz puścić i potłuc w sekundę. No ale okej, no. Są ludzie zarabiający bardzo dobre Nie, no pieniądze, jasne, ale którzy to. rzeczywiście wchodzą do sklepu i mogą sobie pozwolić na dowolny wybór dowolnego To tu wchodzą smartfona, i kupuję iPhone'a, który wcale dowolnego nie jest samochodu, najdroższy. dowolnego mieszkania, w sklepie z mieszkaniami oczywiście, albo dowolnego domu. Tak, są Ale kurczę, albo no na ale ci dowolną ludzie mają wycieczkę. iPhony, no. Po prostu, Dowolnie które wcale dumno nie i w są dowolne miejsce na najdroższe, no. świecie. Tak. Więc to jakby Także też jest.
Także na temat wyższości jednych smartfonów nad drugimi możemy rozmawiać bardzo długo i możemy nie dojść do wspólnych wniosków, dlatego że się różnimy na szczęście jako użytkownicy smartfonów. I przez to, że się różnimy, mamy bardzo różne właśnie potrzeby i bardzo różne wymagania względem tych urządzeń. Dokładnie. I warto się tego trzymać, to znaczy warto się trzymać własnych wymagań i własnych możliwości, tak, jeżeli chodzi o smartfon. Wiesz, często powtarzam, no jak pytacie, jaki telefon najlepszy, ale to jest najlepszy telefon moim zdaniem, a moje zdanie, moja ocena i moje potrzeby niekoniecznie muszą się pokrywać z waszymi. I zawsze podkreślam, że słuchajcie, to tak naprawdę wy wybieracie telefon. Ja mogę wam podpowiedzieć, który na przykład jest ewidentnie zły i w ogóle należy go unikać za wszelką cenę. Mogę wam podpowiedzieć, że na przykład jak napiszę, który jest najlepszy do robienia zdjęć, to już zawężamy powiedzmy to poletko. Jak się zapytam, czy ci zależy na dużym czy małym ekranie, no to też zawężamy poletko. Natomiast nie ma czegoś takiego jak najlepszy telefon do. I wszelkie te zestawienia, które są w internecie, i powiem szczerze, że ja bardzo ich nie lubię i po prostu patologicznie staram się tego nie robić, bo wszystkie te zestawienia są obarczone bardzo dużym błędem, najczęściej takim błędem, że zleca jakaś sieć handlowa i obejmują tylko telefony dostępne w obrębie danej sieci handlowej. O tym pamiętajcie i zwracajcie na to uwagę. Ja wiem, że w tej chwili mamy kilka sieci, w których w zasadzie znajdziemy to samo w tych samych cenach, natomiast no, pamiętajcie, że w zasadzie większość takich zestawień, gdziekolwiek je widzicie, powstaje na czyjeś zlecenie i albo jest to producent smartfona, albo jest to producent, albo jest to dystrybutor, jakaś sieć handlowa, albo operator. I kurczę, no dlatego ja, między innymi, bo kiedyś padło pytanie, dlaczego nie robimy takich zestawień. No właśnie, kurczę, dlatego ja takich zestawień nie robię. Bo jakie by nie było, to zawsze jest obarczone jakimś błędem, a jeżeli będzie to moje osobiste zestawienie, to ja mogę to napisać, mój osobisty ranking, ale to jest mój ranking, a nie wasz, bo wy możecie mieć zupełnie inne potrzeby i jakby inne wymagania względem telefonów, bo pamiętajcie, że trzeba też mierzyć wymagania do ceny telefonu, inną wagę wymagań mamy do flagowca za 5000, a czego innego wymagamy od telefonu za 1500, no. Jakby siłą rzeczy i tak samo należy je oceniać. No nie można powiedzieć, że nie wiem, Galaxy A55 robi gorsze zdjęcia niż S24 Ultra i w ogóle jest do kitu przez to. Tylko no trzeba pamiętać, że tamten jest o połowę tańszy, no hello, nie? Więc mówię, no ja już najbardziej nie lubię zestawień właśnie takich cenowych, bo też jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać, to bardzo często robiącym te zestawienia na zlecenie umyka. Często telefony są w promocjach i no, sztandarowy przykład niedawno był z pewną Motorola, już nieważne jaką, bo już pewnie jej nie ma, ale była sobie Motorola, która słuchajcie staniała o połowę w ciągu tam półtora roku. I w momencie debiutu ja mówiłem, że okej, telefon fajny, ale nie, ta cena to jest w ogóle przestrzelona. Tak teraz mówiłem przez jakiś czas na lepiej ludziom, lećcie kupcie póki jeszcze leży w sklepie. I jakie miało sens umieszczenie tego telefonu w zestawieniu? W momencie, kiedy jeżeli bym zrobił zestawienie telefonów do, nie wiem, 900 zł, to ta Motorola miażdżyła wszystko w tym segmencie, ale trzymając się pierwotnej ceny tam 1500 czy tam 1600, nie pamiętam, whatever, to już wcale taka miazga nie była. I widzicie, co warte jest takie zestawienie? No, nie, można zrobić zestawienie, nie, najlepsze telefony do zdjęć, najlepsze telefony do rzucania, najlepsze, nie wiem, najdłużej pracujące na baterii, najlepsze do gier. No okej, takie zestawienia mają sens i kompletnie wtedy nie patrzymy na cenę, bo może się okazać, że na przykład najlepszy telefon do rzucania to wcale nie jest ten najdroższy, tylko akurat ten najtańszy, bo jest najmocniejszy, a nawet jak się rozwali, to wam nie będzie szkoda i mniejsza strata, nie? No. Także tak to wygląda niestety. Najbardziej obiektywne testy smartfonów robi Jerry chyba na YouTubie, bo wiadomo, że używa tych samych ostrz, rozwala je w ten sam sposób, tak, i każdy się prędzej czy później poddaje. I każdy go rozwala. Tak, bo i to są najlepsze testy smartfonów dla użytkownika, jaki tak, się może. Zak po prostu robi fajną robotę, bo on nie ściemnia, on po prostu pokazuje jak jest i oglądając jego filmy, no też możecie jakby prawda, mieć wyobrażenie o wytrzymałości smartfonu. No i wiadomo, że jeżeli Zakowi się telefon w rękach złamie, to ja bym takiego już nie kupił. Bez względu na to, jak fajne by miał wszystko inne. Znaczy, Jerry pokazuje przede wszystkim, że jakby nie był mocny, to i tak prędzej czy później puści. Tak, no dokładnie. Natomiast wiadomo, że
możecie sobie spojrzeć, którym rysikiem udało się dopiero zarysować ekran i tutaj wcale te najnowsze szkła nie wypadają najlepiej przeważnie. Możecie się przekonać, im dłużej przypala ekran zapalniczką, tym lepiej, tak? Więc no tutaj jakby takie testy, no testy z życia, no. Taki Jerry, jest taki kanał na YouTubie, który Jerry zareklamujemy, bo warto, Jerry Rick Everything. Łatwo go jest znaleźć. Polecamy. To nie, to tylko, nie tylko smartfony, nie tylko testy smartfonów, bo i drukarki 3D, i mnóstwo różnych innych jak rzeczy. Jak wpiszesz Jerry plus model smartfona, to też ci powinno go znaleźć. A to wiesz co, jeszcze ci podpowiem, jak nas znaleźć, jak wpiszesz model smartfona i MGSM, to trafisz do nas. Także serdecznie też zapraszamy, jakby coś. No. A pamiętaj, że warto do nas zajrzeć, bo mamy tego samego stylistę fryzur co Jerry, także zapraszam. Ekran, dobry ekran stosunkowo łatwo znaleźć w tej chwili. Jeżeli chodzi o aparaty, to niestety dobre aparaty są w smartfonach flagowych. No tam są oczywiście najczęściej dobre aparaty. Czasem zdarzają się różne kiksy w rodzaju na przykład fabrycznego uszkodzenia matrycy, które idzie w całą serię, a później się producent musi tłumaczyć często gęsto. Albo różnych innych rzeczy. Natomiast globalnie rzecz biorąc, warto smartfona przed zakupem zobaczyć najpierw u innych użytkowników, zajrzeć właśnie w sieci społecznościowe, popytać, pooglądać filmiki, zobaczyć, czy rzeczywiście to, co robi dobre, robi dobra. Przy okazji ja też powiem, że na MGSM-ie zawsze można sprawdzić jakość zdjęć, dlatego że umieszczamy zdjęcia użytkowników w jakości pierwotnej, to znaczy nie obcinamy ich, nie zmniejszamy. Te telefony, które testujemy, tam są wrzucane nasze zdjęcia, też robione najczęściej na ustawieniach automatycznych, żeby zobaczyć, no tak jak wszyscy, tak jak robi większość ludzi. Nie? Natomiast można również wejść i wrzucić własne zdjęcia z własnego smartfona. Jest to niewygodny interfejs bardzo do wrzucania, ale są powody, dla którego on jest niewygodny, dlatego niestety... Jeżeli macie ochotę wrzucić własne zdjęcia, to zapraszamy. Chodzi o to, że jak wejdziecie tu i klikniecie w miniaturę, to zdjęcie wam się pokaże dokładnie takie, jakie wyszło z telefonu, a nie tam po 1000 przetworzeń, no bo wiadomo, że jak film nagracie telefonem, wrzucicie na YouTube, a to YouTube z nim po drodze coś robi, więc to jest tylko takie orientacyjne. Natomiast zdjęcia, które są u nas w serwisie, to już po prostu jest totalnie dokładnie to, co wydał z siebie telefon. Pozdrawiamy Szwajcarię. Tak. No. Oj kurczę, kraj drogich rozmów do Polski. No i telefonów też nie tanich. Jest coś, co jest tanie w Szwajcarii? Nie. Kiedyś mi się... z przyjemnością wspominam pobyt w Zurychu, ale jak zapłaciłem 120 zł za dosyć krótką rozmowę telefoniczną, to coś we mnie pękło. Powiedziałem, nie muszę tam kupić lokalną kartę, bo po prostu. Także też uważajcie, bo no, w ogóle słuchajcie, idzie sezon wakacyjny. Sprawdźcie najpierw, czy mamy europejski roaming w danym kraju, bo możecie czasem się zaskoczyć. Sprawdźcie lokalnych operatorów, jeżeli wyjeżdżacie poza Unię. No i pamiętajcie, że niektóre kraje wydają się, że są w Unii Europejskiej, a wcale nie są. Właśnie sztandarowym przykładem jest Szwajcaria. No ale też pamiętajcie na przykład, nie wiem, o Serbii, Czarnogórze, tam ogólnie w tamtą stronę Bałkanów. No bo Albania, no to każdy się domyśli, że... ale no, szczególnie, że Czarnogóra jest myląca, bo tam funkcjonuje jako waluta euro. To żebyście się nie nacięli, tak? Ja wiem, że to mówię może takie rzeczy dla większości oczywiste, ale... Kurczę, o zbyt wielu ludziach słyszałem, że się nacieli tak trochę nieprzyjemnie w ten sposób, no bo wiadomo, że jak lecimy do Egiptu, no to wiemy, że tam będzie trzeba sobie ogarnąć jakieś połączenia lokalne, jakąś lokalną kartę. Jak lecimy, nie wiem, do Stanów, na wyspy Barabara i tak dalej, no to też, ale no tu jedziemy, nie, bierzemy euro ze sobą w torebkę, jesteśmy nie w Europie, a tu się okazuje, że nie, kurde, nie ma żadna Europa. Natomiast tam akurat na szczęście też empirycznie sprawdziłem, połączenia kosztują grosze, internet kosztuje naprawdę, może nie porównywalnie tanio jak u nas, bo my mamy, słuchajcie, w ogóle internet mobilny i abonamenty i wszystkie usługi telekomunikacyjne naprawdę tanie na tle innych krajów. I mówcie co chcecie i dobre, tanie i dobre, bo... Mamy dobre usługi, my naprawdę mamy, tak, jeżeli chodzi o mobilność, to jesteśmy w czołówce zupełnej krajów europejskich. Dokładnie i słuchajcie, może nie mamy najszybszego 5G w Europie, tak generalnie, jak tak popatrzycie na te rankingi, ale jeżeli chodzi o zasięg, to mamy sztosowy, bo
naprawdę, chociażby nawet u naszych zachodnich sąsiadów, na których bardzo mocno się oglądamy, no tam, kurde, miejscami zasięg dostępu do internetu mobilnego to leży i kwiczy i robi pod siebie. No. Już nie mówię tam o krajach typu Włochy czy coś takiego, czy inna Hiszpania. No. Z konkretnymi usługami roamingowymi jest tak, jak mówi twój operator zawsze. To nie zależy od smartfona, nie zależy od kraju, to zależy od twojego operatora, od tego, z kim ma umowę w kraju docelowym ewentualnie i jakie usługi oferuje operator w kraju docelowym. Natomiast no, co do zasady, jeżeli pojawi ci się na wyświetlaczu, że korzystasz z VoiceOver Wi-Fi, i operator jakby twój nie nalicza za to dodatkowych opłat, no to póki masz Wi-Fi, no to sobie możesz dzwonić z tego i płacisz no, w ramach jakby abonamentu, załóżmy. Natomiast no mówię, może być tak, że operator szykuje jakąś niespodziankę i na przykład VoiceOver Wi-Fi działa, nie wiem, tylko na terenie Unii, bo są takie przypadki. A może się okazać, że działa wszędzie i kompletnie nic za to nie zapłacisz, nawet dzwoniąc przez VoiceOver Wi-Fi z hotelu na wyspie Barabara. No, też tak może być. Także sprawdzić, co najprościej, dzwonisz na infolinię i mówisz, panie, jadę na wyspę Barabara. Jak tam wygląda wasza oferta? No i powinieneś się dowiedzieć po prostu, że z VoiceOver Wi-Fi możesz korzystać, ale na przykład z internetu to lepiej nie włączaj, bo zbankrutujesz, nie? A może się okazać, że pan ci zaproponuje jakiś pakiet, nie wiem, 1 giga za 3 dychy, ale i nie można wziąć, nie? Będziemy powolutku chyba kończyli. Tak, lecimy, lecimy. Słuchajcie, zawsze pamiętajcie też, że jak nagrywam live'a, to też możecie zadać mi nawet najgłupsze pytanie, to też wam spróbuję odpowiedzieć, także jakby coś jeszcze do tego wrócimy. W przyszłym tygodniu jeszcze tygodniówkę spróbujemy zrobić. Spróbujemy wam przede wszystkim powiedzieć o składakach Samsunga, bo ja ciągle, mimo tych przecieków, ciągle mam nadzieję, że Samsung nas jednak czymś zaskoczy pozytywnie. No, no i też się nie mogę doczekać, jak, ale to będę złośliwy trochę, jak położę tego Razera nowego koło nowego Flipa i zacznę się śmiać. No to faktycznie będzie wyglądał jak Flip i Flap. Serdecznie was zapraszamy za tydzień. W takim razie mamy nadzieję, że będzie troszeczkę więcej mięsa, trochę więcej rzeczy premierowych. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy za życzenia również, dziękujemy bardzo, że wpadliście, dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas. Zapraszamy właśnie na kolejne, na kolejną co najmniej, a kolejne dopiero później, bo Adam ma urlop. Tak, a później pewnie Jacka nie będzie, więc a w ogóle no, się szykuje się, w ogóle ja też myślałem, że te wakacje to będą nudne ten lipiec. Jak się okazuje, że lipiec mam tak przekichany, jeżeli chodzi o natłok premier, bo jeszcze słuchajcie, jeszcze też wam nie powiedziałem o jednej premierze, będzie nowy OnePlus Nord. Zobaczcie sobie, są rendery u nas w serwisie, będzie brzydki jak noc listopadowa, ale mam nadzieję, że to tylko rendery i rendery jednak kłamią, a w rzeczywistości ten telefon może jednak wyglądać będzie fajnie. Natomiast będzie nowy Nord i to też już niebawem, tam nastego któregoś lipca, no będzie ten CMF, będzie tych premier groma i ciut, słuchajcie, tak naprawdę. Kończy mi się prąd, Adaś. Dobra, bo Jacka zaraz wyłączy prąd. Dobra, trzymajcie się, kochani. Do miłego, bardzo wam dziękujemy i widzimy się za tydzień. No musimy lecieć, bo Jackowi się bateria kończy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Udanego weekendu, kochani, i udanego przyszłego tygodnia. Do piąteczku, pa. Cześć.